jesteśmy na spacerze i zupełnie przypadkiem jest dosyć duża warstwa śniegu. Trafiamy na wodę, na lód, on pod nami pęka i co wtedy? Jeżeli dojdzie do tego nieświadomie, no oczywiście głośno krzyczeć, staramy się wydobyć, tak jak powiedziałem, w ten sposób. Układamy się płasko, staramy się płasko położyć, mocno pracujemy nogami do kraula. No, bez kolcowych będzie pewnie to trudne, ale staramy się trzeć rękoma o powierzchnię lodu. I bardzo jeszcze ważna sprawa, jeżeli chodzi o kierunek, w którym się staramy wydobyć. Zawsze wydobywamy się z kierunku, z którego przyszliśmy. Dlatego, że wiemy, od miejsca, grubość, gdzie weszliśmy na lód, do tego miejsca, gdzie się załamał, tamtą, że tak powiem, drogę znamy. Tutaj dookoła trzeba traktować jak pole minowe. To w każdym miejscu ten lód jest nieznany. Mimo, że tam może być powiedzmy 100 metrów do brzegu, tu jest tylko 20. Ale i tak wracamy z kierunku, z którego przyszliśmy, ponieważ tamten lód znamy. W tym momencie się załamał niestety, ale dalej w tym kierunku, z którego przyszliśmy, znamy. Także tylko i wyłącznie z kierunku, z którego przyszliśmy. Ale jeszcze jest bardzo ważna sprawa, na przykład idziemy na spacer i widzimy, że pod kimś załamał się lód. No, to jest oczywiste, że w takim wypadku wzywamy służby 112 lub 39, czy generalnie numery alarmowe, straż pożarna, oczywiście WOPR, karetka pogotowia, no wszystkie służby, które mogą w takim wypadku pomóc. Natomiast co my możemy zrobić? Jeżeli mamy jakąkolwiek elementarną wiedzę na temat lodu i jest to niezbyt daleko od brzegu, możemy pokusić się o pomoc. Ale pamiętajmy, że zarówno latem, jak i zimą nie można dopuścić do sytuacji, że podamy własną rękę. Osoba, która wpada do lodu, ma na sobie oczywiście strój, ten strój nasiąka, w związku z tym ta osoba od razu w momencie wpadnięcia do wody jest kilka kilogramów cięższa, czyli już będzie problem, żeby ją wydobyć. Poza tym pamiętajmy, że kiedy wchodzimy na lód w sytuacji zagrożenia, zawsze się kładziemy, a nie chodzimy. No, jeżeli lód się pod kimś załamał, to znaczy, że ten lód generalnie prawdopodobnie nie jest bezpieczny. Zwróćmy uwagę, że kiedy stoimy, ciężar naszego ciała rozkłada się na stosunkowo niewielką powierzchnię, tylko na powierzchnię stóp. W związku z tym dużym ciężarem naciskamy na niewielką powierzchnię lodu, on się może również załamać. I teraz, jeżeli ja jeszcze podejdę do osoby, która jest w wodzie, czyli naciskam już w miejscu, w którym lód jest niebezpieczny, staram się wydobyć nawet tego człowieka, jest duże prawdopodobieństwo, że ten lód się pode mną załamie. W związku z tym zawsze się kładziemy, rozkładamy ciężar naszego ciała na dużo większej powierzchni lodu i czołgamy się do osoby. No, ktoś zapyta, no jak nie mam podać ręki, to w jaki sposób mu pomóc? No, pewnie gdzieś w okolicach takich tutaj właśnie nad jeziorami znajdzie się zawsze kawałek deski, kawałek gałęzi, to może być własny szalik, coś, co przynajmniej o około 2 metry zdystansuje mnie w stosunku do poszkodowanego, bo jeżeli on zacznie, powiedzmy, może być dużo cięższy ode mnie, zacznie mnie wciągać, zawsze mogę puścić ten element. Natomiast jeżeli podam własną rękę, on może na tyle mocno zacisnąć, że ja już tej ręki nie wydobędę z tego jego uścisku i wciągnie również mnie. Także zawsze dystans między nami co najmniej 2 metry, 3 metry, jeżeli mamy linę, to może być 4-5 metrów, bo być może uda się, ale być może też się nie uda tego człowieka wydobyć z tego lodu. Zawsze mogę się wycofać, ale tak jak powtarzam, nie może to być to, że podajemy własną rękę i ja nie mogę po tym lodzie iść. Zawsze się kładziemy w sytuacji niebezpiecznej i czołgamy się do poszkodowanego. Mamy sanki, to oczywiście mogą, jeśli chodzi o robienie tego dystansu, to mogą być sanki, czyli z jednej strony sznurek trzymam, koniec sanek podaję poszkodowanemu. Czyli wszystko to, co nam robi dystans, tak, a jest opcją, że możemy pomóc. Że możemy w każdej chwili to puścić, tak? Czyli w związku z tym na przykład nie mogę robić tego, żeby sobie tutaj zacisnąć ten sznurek, bo jak on pociągnie, może być tak, że ja tutaj ręki nie wydobędę, tylko trzymamy tak, żebym w każdej chwili mógł puścić. Czyli coś, co powoduje zdystansowanie między mną a poszkodowanym i to coś, co trzymam w ręku, zawsze mogę ewentualnie puścić. Pamiętając o tym, że zawsze się na tym lodzie kładę, a natomiast nigdy w sytuacji zagrożenia na tym lodzie nie idę. Także pamiętajmy o tym, żeby kiedy w ogóle chcemy się na tym lodzie pobawić, to tylko i wyłącznie w miejscach, w którym woda pod spodem nie płynie, grubość lodu nie mniejsza niż 15 cm, mam ze sobą kask, kolce lodowe i komplet rzeczy na zmianę, plus oczywiście termos z gorącą herbatą. To jest moment, w którym w ogóle chociaż jedną stopę stawiam na lodzie, już tak muszę być przygotowany. Co roku w okolicach takich zimowych miesięcy organizowaliście takie szkolenia tutaj nad Sobótką, na zalewie Sobótka. Czy w tym roku, jeżeli pogoda oczywiście na to pozwoli, planujecie też podobne? Tak, planujemy. Tutaj pogoda jest bardzo zmienna. To znaczy od temperatur minus 20, w tej chwili mam około 4-5, ale rzeczywiście, jeżeli no, tutaj grubość lodu na to pozwoli i lód się utrzyma, to szkolenie takie zorganizujemy. Jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z polskim sanepidem odnośnie oczywiście obostrzeń związanych z koronawirusem, ale takie szkolenie jest planowane i tak jak powiedziałem, jeżeli tylko ono dojdzie do skutku, to oczywiście wiedzę tutaj, którą będziemy przekazywać i te wszystkie rzeczy, o których tutaj będziemy mówili, będziemy kolportować również dla wszystkich mieszkańców miasta Płocka, no po to, żeby po prostu było bezpieczniej.